pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lesznie otwarto wystawę przygotowaną przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej przy współpracy Węgierskiego Instytutu Kultury. Temat dotyczy roku 1956 i wydarzeń związanych z poznańskim czerwcem oraz rewolucją węgierską. Wystawa przybliża historię obu wydarzeń i ich bohaterów. Złożyły się na nią fotografie udostępnione przez instytucje polskie i węgierskie. Wśród gości wystawy był Akosz Engelmeier, ambasador Węgier w Polsce w latach 1990-1995, uczestnik rewolucji węgierskiej w roku 1956. Miał wówczas 18 lat. I te 13 dni nadzieje określiły moje całe życie. Gdyby nie te dni, gdyby potem nie wilczy bilet i różne dziwne rzeczy, bym nie wylądował w Polsce i bym nie został ambasadorem i nie byłbym w Lesznie. Zdaniem Akosza Engelmeiera w latach 50. Węgry miały najgorszą sytuację w bloku socjalistycznym. Było to piękne dni, ale potem represje i terror były straszne. Około 300 wyroków śmierci wykonanych, więc to było nieporównanie. I właściwie kręgosłup społeczeństwa węgierskiego zostało złamane. I dopiero, i nieprzypadkowo wylądowałem w Polsce, bo w Polsce można było mówić o 56 roku. I nieprzypadkowo pierwsza tablica dwujęzyczna ku czci poległych pomordowanych w 1986 roku, czyli jeszcze pełny Jaruzelski, powstał w Polsce, nie na Węgrzech, nie w Paryżu, a pierwszy w obozie socjalistycznym w Polsce. Niewątpliwie wystawa jest dobrą lekcją historii dla młodego pokolenia. Dla nas to jest nie historia, dla nas to jest coś, co przeżyliśmy. Dla was, młodzi ludzie, to rzeczywiście jest historia, a więc proponuję, abyście pełnymi garściami brali z tego, czego dziś będziecie mogli wysłuchać i co będziecie mogli zobaczyć. Niech to dla was będzie bardzo ważne. Wystawa zatytułowana Rozstrzelane miasta jest 16 z kolei przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z pierwszym liceum ogólnokształcącym. Można też powiedzieć, że jest jubileuszowa, bowiem kontakty obu placówek zostały zawiązane 15 lat temu.